Siema, siema, jestem Rajo Jeep, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko, kolejny odcinek 45. Ja witam was serdecznie oczywiście na kolejnym odcinku wraz z widzami na Twitchu. Siemaneczko wszystkim, cześć widzowie. Nie, tak nie będę robił więcej. Z was serdecznie zapraszam oczywiście do stawienia subskrypcji oraz łapki w górę pod tym odcinkiem oraz wpadać się na Twitcha, bo od poniedziałek, środę, piątek streamujemy od 17, więc ktoś to serdecznie zapraszam. Słuchajcie, dzisiaj kolejny odcinek z podwórka kolisty i dzisiaj zmian troszkę nadeszło. Mianowicie, zakupiliśmy sobie w końcu nowy rozsiewacz. Jest to rozsiewacz Jan Pola. Chyba tak się nazywa, Jan Pol, nie? Tylko zmieniłem trochę kolorki na inne i tak on się prezentuje, fajnie wygląda. Ma większy rozrzut, większe konfigi też ogólnie, jak chodzi o górę, więc może więcej sypać. Więc szczątka tak wygląda. Mam ogólnie maj, więc także spoko. I tu co to widzimy, słuchajcie. Zaczepiłem taki, właściwie zdrutowałem taki tu z MTZ-a. Więc gdzieś ten wałek jakoś musiałem puścić pod spodem, odtąd wałek sobie poleciał, jakieś tam przekładnie, tego typu bęc i w końcu to jest podczepione. Tu jest nowy nabytek, jest to Sepp Knuzel ogólnie, wyszedł na Woodhubie dosyć niedawno, właśnie parę dni temu, dla was, bo dla mnie wyszedł dzisiaj i mówię, kurczę, idealny, taki właśnie chciałem, więc taką siarkę sobie tutaj sprawdziłem, 2,4 metra, bo łąk mamy dość sporo i co by nie mówić, wolno nam się to po prostu robi, bardzo wolno, dlatego mamy też takie coś, no i z tyłu normalnie kosiareczka ta nasza, ta mewa, wjeżdża biała mewa, więcej nie trzeba, nie? Więc tak to się prezentuje, myśl wygląda całkiem nieźle i dziś to będziemy ogólnie robić. Więc tak, słuchajcie, na początku mamy maj, więc pojedziemy sobie na poletko. Mam też ogólnie 80 tysięcy kredytu, ledok, siemka. Mamy aż 70 tysięcy kredytu, także to jest sporo, jak na mnie, a tym bardziej jak na tą serię. Dlatego... Powiedziałem 70? 80 tysięcy kredytu, przepraszam, mogę się pomylić znowu. Mamy 8 tych kredytu, więc trzeba się z tym streszczać i mam nadzieję, że uda mi się to wszystko dzisiaj... znaczy, może nie spłacić, ale że uda nam się to jakoś ogarnąć. Że co? Ja chyba tutaj mam problem z tym, żeby tutaj cofnąć, więc ja sobie trochę odstawię to może. Da to odstawić jakoś? O! Super, bo tu mam nawóz, nie? I dzisiaj jedziemy jeszcze na kukurydzę. Nie, no nie gadaj mi takich rzeczy. Co ty wysyłasz? Nie wysyłaj takich rzeczy. Coś mi się radio zepsuło chyba w tym. 60. No, więc najpierw pojedziemy sobie nawozić, a potem wrócimy i weźmiemy sobie MTZ, nie? Więc szybka robota. Ja już sobie tutaj wyruszam. Okej, okay. Pusto, pusto. Kurs ogólnie bardzo ładnie zeszła. Wygląda całkiem nieźle i mam nadzieję, że też jak już będziemy kościć, to też będzie ona dobrze sypała. Dlatego też nie żałuję tej plonu i nie żałuję rzeczy i lecę tutaj ona ostro. Ty, wiecie co jeszcze jest fajnego? Ja myślę, że jeszcze dzisiaj coś pokażę, bo ogólnie wyciąłem sobie drzewa. Zapytanie o tych drzewach. Wyciąłem sobie drzewa i specjalnie postawiłem sobie tam właśnie przyczepę, którą widzicie. Podpięto z tym wszystkim. I chciałem to się wam z wami na odcinku pojechać z tym, więc chyba sobie zrobimy tak, że przyczepimy sobie ogólnie naprzód to naszą ten i pojedziemy to sprzedać po prostu, wiecie? Bo totalnie zapomniałem o tym. Czy ja mam nie ustawione? Chyba nie mam, dobra, chyba nie mam. Rozważyć narzędzie? A co tu się rozkłada? Tutaj coś widzę. Aha, dobra, bo może tam coś się robi. Mniejsza o to. Więc dobra. Oj, tutaj chyba powolutku trzeba z tym jechać. Kujeczkę jakąś taką. Co on tak wolno to sypie? Czwórka? Tylko pójdzie? Panie Stasiu! O, panie Stasiu, tu coś się dzieje? Czemu tak to wolno idzie? Jak to się wytłumaczy? Dobra, rozpędę się, okej. Ja w ogóle tak dobrze jadę po tym? Muszę, nie, sorry, muszę brać dwa rządki między koła. Tak, dokładnie, o, rozpędził się. Dwójej gazu, no, właśnie poszło. No, więc tam jeszcze mamy przyczepę do sprzedania z drzewem, to też pojedziemy to ogarnąć, bo... totalnie gdzieś mi to wyleciało z głowy, że to przyczepę tutaj mam. Drzewka, jak widzicie, trochę powycinałem, więc wyszło nam bardziej luźno. Ja wiem, że drzewka robiło ogólnie klimat na tym polu, ale mówię... mówię tak. Fajny klimat i spoko, mimo to jednak wolę je wyciąć z tego powodu, że będą przeszkadzać na pewno przy ksiądze. Jak będziemy tu ogólnie jeździć z całym tym, wiecie, sprzętem i tak dalej, to trochę może być to lekutki problem, nie? O, co tak tutaj pojedziemy na ten. Wiem, że za bardzo jeżdżę tak tak jak powinno być, ale jakoś lecę. Skrzynia się zblokowała chyba, no lewo. Przepraszam.
nawet po remoncie, a już się zblokowała skrzynia, nie? Na gondoli, ta. Właśnie, propos gondoli, kolejne testują na gondole. Co z tego będzie, to nie wiem. Mam nadzieję, że ten film jednak się pokaże, jakby się pokazał później, to znaczy, co znaczyłoby to mniej więcej tyle, że znam datę premiery i mogę wam powiedzieć dokładnie kiedy, ale że jeszcze jej nie znam, to wam jeszcze nie powiem, bo jak wiadomo, nie znam, nie? Okej, okay. Dobra, czekajcie. Fajnie to sobie jest, tylko ja sobie to odczepię. Tutaj. Zamienimy się teraz, damy sobie to naprzód. Ja sobie teraz skoczę, gram na manualnym podczepieniu, dlatego że był problem z podczepieniem do MZ-a kosiarki. Więc troszeczkę tak to wygląda, niefortunnie. Okej, okay. Podnosimy. Grunkowska sobie wrzucam. O, tam chłopak siedzie, dobra, lecha się wyrobię. Uuu, panie. Sorry, sorry. Piątka, jogień. To nie tak działa, musicie ten rekin, co trzeba wykupić, nie? Żeby to puścić. Wiesz co chodzi. Dobra. Sorry, ale to będę cofał. Puśćcie mnie, chłopaki. Bo tu właśnie jest całe drewno, któreśmy mieli pocięte. Okej. Okay. No i dobra. I teraz można jechać, nie? No jeszcze czwórko sobie ruszę. Fajny maluch, taki po wyniku. No, tyle mamy drzewa. Wiem, że to nie jest jakoś specjalnie dużo, ale tyle drzew, ile to się wycięło, chyba tylko 4 drzewa. Załadowaliśmy i myślę, że też pojedziemy to sprzedać teraz, żeby trochę kasy też jakby nie było zarobić. Więc git. Tutaj to drzewo sobie stawiłem, bo myślałem, że ono będzie ładnie wyglądać, takie, tak w sumie nawet wygląda nieźle. I tam też na końcu to niestety nie widać. Nie widać, dobra, ale tam jest jeszcze, nie? Siemanko Bartosz, witam. Nawalone jest towaru, no konkretnie, przyczepa siadła, nie? Ale myślę, że teraz pójdzie to. Więc taki odcinek jest troszkę dzisiaj nietypowy, bo nie tylko jeżdżenie nie tylko koszenie, ale też jeżdżenie po jakichś takich rzeczach typu tartak, gdzieś tam. Staram się ogólnie wprowadzać trochę te odcinki takiej żywej atmosfery, nie? No bo jak macie oglądać tylko jedną pracę, też tak średniawka, nie? Okej. Okay. W ogóle właśnie widziałem ostatnio jeden z ludzi na YouTubie, na kolonii, zbudował tutaj gospodarstwo na tym polu. I powiem tyle, szacun. Zarąbiście wygląda, że on się tutaj zmieścił, to ja nie wiem jak, nie? Ale kozak, naprawdę. To ty zbudowałeś A2? A to jest na YouTube jako speed nagrany, to nie wiem czy to ty. Chyba to nie ty. Dobra, kierunek sobie zawijam. Ogień? Jaki ty ogień masz w tej siódce? Ogień to zrobię z niej został zaraz. A ty nie, ale też tam mam gospę? A, no widzisz. Ale bardzo fajnie. Mega jestem zadowolony z was, jako właśnie ludzi, którzy grają na kolonii, że potraficie w takich niestandardowych gospodarstwach, znaczy w takich niestandardowych miejscach robić gospodarstwa, nie? To bardzo miło, nie? Że gdybyś nie pomyślał, że tam zrobi ktoś gospo, a tam ktoś robi, nie? Zwykle jest tak, że ludziom się trzeba po prostu powiedzieć, ej, tu rób gospo, bo tu ma być gospo. I oni tam nawet nie potrafią tam ogarnąć tego gospa, nie? Okej. Okay. Odepniemy sobie wszystkie te rzeczy. Oj, oj. Trochę coś soczyło tego. Ale to chyba powinien mi trigger złapać, jak nie to zobaczymy. Mamy 7,5 stówy na koncie, nie? Więc... O! 9 tysięcy prawie. To nieźle, wiecie co? I nawet żeby mnie nie kusiło, że wydam te pieniądze, od razu spłacę kredyt, piątkę. No i fajnie. Ty, 9 klocka, to spoko wyszło w sumie, nie? No, całkiem niezły wynik. W ogóle jak to wygląda z przodu? Nawet nie wygląda tak źle. Ten tus nawet pasuje, wam powiem, wiecie? Bo dzięki temu możemy właśnie sobie robić takie akcje jak teraz, nie? Że na spokojnie sobie jadę, bez jakiegoś tam problemu, że o, musimy to zostawić, potem to brać i wiecie, a tak to mam wszystko załadowane na raz i elo, nie? No bez przesady, Bigos, bez przesady. Tata prosi o nazwę tego kanału. Nie pamiętam, jak się nazywa, wiesz? Nie pamiętam nazwy kanału, ale wiem, że ktoś taki jest. No, ktoś tam ogólnie teraz ogólnie... ktoś tam ogólnie teraz ogólnie. Ostatnimi czasy bardzo mocno są gdzieś tam promowane na YouTubie, przynajmniej w farmingu, kanały, co właśnie zajmują się budowaniem, nie? Może tylko mi się to pokazuje, bo ja gdzieś tam oglądam, ale no dużo tego widzę, nie? Więc fajnie, że coś takiego ludzie robią też, nie? Teraz tak rozkminiam, na które pole pojechać, jak chodzi o łąkę, bo... jeszcze nie zajmowałem się ogólnie szeroko pojętą tematyką łączenia, ale wybrnąłem, nie? Żeby się nie pomylić.
Nie zajmowałem się jeszcze łączeniem tych łąk, więc będę się też zaorać potem. A w końcu mam pół teraz to, także będzie fajnie. Więc jak to wykoszę, to potem sobie zasieję, zaorzę to i będzie git. Tamto pole tylko chyba też będzie słabe. Nie, no chyba tu przyjedziemy na to, nie? Chociaż też nie chcę robić, nie chcę zadać pracy, której nie skończę, nie? Więc może pojedziemy sobie na to malutkie, a na tamte kolejnicy po coś tam pozbieramy albo coś takiego, nie? Może poprzestrząsamy sobie to trochę. No, coś bym poprzestrząsał też ogólnie. Także tak już tak to wykminie. Dobra. Wow! Co to było? Coś mnie zrzuciło. Chyba hamulce na przód mi złapały. Belgi się gną, no stary. Masakra jakaś, dobra. Koło? Bez kitu, koło. Dobra. Gasimy sobie. Trzeba lecieć tam, nie? Obornika mamy tak dużo, że nie wiem, ile tego jest, 60 tysięcy? 80 tysięcy obornika? I nie zaczęliśmy wyłosić w końcu, bo ja nie wiem, co z tym zrobię. Dobra. O, no i git, pasuje. Dobra, pojedziemy sobie na tą malutką łąkę, nie? Tam myślę, że damy radę, bo zostało mi tam o kilka minut odcinka. A jak ktoś się zawsze lepiej przejechać na drugą, nie? Widzisz bardzo dużo jeżdżenia. Ale myślę, że tak spoko, nie? Dobra. Pytanko w ogóle, czy MTC da sobie radę, bo on ma w sumie 81 koni. Koziarka na przód potrzebuje 40, na tył chyba 30. Także zapotrzebowanie mocy jakby spełniamy, ale jak będzie wyglądać to potem? Na łące to zobaczymy, nie? Także test nowego nabytku, przy okazji coś z tego będzie, nie? Siemano, Gunak, witam. Tak jest perk, mówisz? O, przepraszam. A jeżeli tak, to zarobicie, że już do ciebie kierownica w drodze. Dobra, to sobie rozłożymy. To sobie rozłożymy. I tu wjeżdżamy, nie? Temat. Dobra, damy taką sobie szóstkę, niech sobie leci. Teraz tył. Puścimy. Dobra, proszę, niech to idzie. Niech to idzie jakoś. Idzie to? Ej, idzie i się ładnie, nawet ładnie kosi. W ogóle bardzo słabo jest z PH, więc nie liczcie na to, że będzie jakiś zaromisty plon, ale dobra, idzie to. Można dać radę więcej? Zmienimy sobie na siódemkę? Patrzcie, elegancko siódemko idzie, tylko to jest z górki, więc spoko. Jak obornik nadal leży? Nie no, przecież chomicacek, dodałem sobie tylko wtedy obornika na odcinek, na początek. Bo jeszcze mi obornika krówki nie robiły. A od tamtej pory wszystko się tworzy. Przecież, co ty? Wiesz, teraz tego obornika leci? Ja to szczególnie mam takiego ludziska modzika, który daje najwięcej obornika od krówek. Więc może też on być sprawcą tego, że tak dużo tego obornika tam leci. Ale to zawsze jest realnie, wiecie, jak dajemy słomę 10 tysięcy litrów, a obornika otrzymujemy 1000, to tak średnio, co nie? A tutaj chyba jak dajemy dyszkę, to dodaje nam piątkę? Czy coś takiego? Więc bardzo dobry przelicznik jest, nie? Na ten obornik, nie? Ej, fajnie to idzie nawet. Na pewno szybciej się teraz kosi, bo mam właściwie przez w gratisie, nie? Więc zamiast kupić kosiarkę pół metra większą, po prostu kupiłem drugą kosiarkę na przód i teraz to idzie fajnie, nie? Na pewno też MTZ sobie radzi z tym o niebo lepiej, nie? No, nie no, fajnie to wygląda. Koszenie jak najbardziej git. Okej. Czy mam P-wordy pod nogami? Tak, posiadam trzech króli. Jak najbardziej. Ale spoko, bo wiecie, bo gram sobie na właśnie tych trzech królach i mam jeden od gazu, drugi od hamulców, a jeszcze mam sprzęgło, którego używam sobie do zmiany kierunku jazdy, nie? Bo jak wiecie, shiftera od G29 da się zaprogramować w farmingu tak, żeby działał, że wsteczny to wsteczny, nie? Tylko jakby chciał pojechać do przodu do tyłu, daje sobie wsteczny, nie? Ale jak chcesz, żeby dać pojechać do przodu, musisz znowu kliknąć wsteczny i znowu potem wybierać jedynkę i dwójkę, nie? To jest trochę porąbane, dlatego dam sobie po prostu sprzęgło, nie? Tak jest Bartek, ten robocineczek. Jaki on sprzęt? Wszystko jest w opisie podane, Bigos. Zjedz sobie tam ze scrollu troszkę niczej w dół i tam masz wszystko napisane, nie? Małą dyskową musisz kupić teraz na tył. No, 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 dyskowa na tył byłoby spoko. Chociaż wiesz co, nie wiem, bo zobacz. Z przodu jest taka. Jaka to jest z przodu? Z przodu jest rotacyjna chyba, nie? Tak samo jak z tyłu. Co nie? No tak, to jest rotacyjna, dobrze mówię. No cześć, Filipek. Tak, jest z przodu rotacyjna, chyba, nie? No to jest rotacyjna, czy nie? Bo ja się nie znam, ale to chyba... No rotacyjna, no tak, no bo się kręci, nie? A nie jest dysk, że tak... Więc jest rotacyjna, z tyłu jest rotacyjna, no i fajnie, nie?
A jakbym chciał sobie kupić dyskowo, to raczej wiesz, już sam bym kombinował, nie? Nie, no pasuje, zarobiście pasuje właśnie, o to chodzi A2, nie? Że kozak pasuje. Można tak będę sobie trochę bardziej kosił. Ja wiem, że powinienem jechać bardziej z drugiej strony, bo tu tak się dzieje tak bardziej z tej, a nie na środku, jak tak by mogło się wydawać. Ale tak... Zresztą, nie, ten wałek tutaj, co się telepie, to jest złoto, to jest takie... To jest mnie po prostu rozwala, w jaki sposób zostało tutaj rozknione, nie? Myślę, że się też tam kosimy. To z plandekami? No plandeki ogólnie tak. O właśnie, bo powiem historię z plandekami, bo ogólnie pewnie mówiłem o tym chyba. Znaczy mówiłem, ale nie wszyscy byli. Więc plandeki ogólnie miały problem z wyjściem, dlatego że tam brakowało szronu na tych piersieniach, więc porobiłem. Ale to było na materiale, więc nie można było zrobić szronu, nie? Dopiero potem mi kazali zrobić szron, więc materiał usunąłem, zrobię na teksturze, ale to mniejsza o to, nie? I co tam jeszcze? A, musiałem dodać tłumaczenia dla daltonistów, bo jak widzieliście plandekę niebieską, to ona była po prostu napisana plandeka, każda plandeka, nie? Więc dałem plandekę z cegłami, niebieska plandeka z cegłami, niebieska plandeka po prostu, potem zielona plandeka z cegłami i tak dalej. To musiałem porobić. Ten szron tylko ogarnę śleciutko i tyle, więc z tego powodu nie wyszły plandeki. Ale ogólnie plandeki mogą wyjść dla was jako prefab, czyli dla osób tworzących gdzieś tam mody mapy, nie? Tylko że z tymi plandekami było tak, że skoro i tak te same plandeki wysłałem i tam był błąd, a tutaj błędu nie ma, no to poprosiłem Giantsa, żeby mi zdjęli te, czy żeby nie wydawali tych prefabów, bo i tak muszę poprawić, nie, te błędy, więc dlatego plandeki nie wyszły na prefaba i wyjdą razem z tymi dla graczy, nie, po prostu. Więc mam nadzieję, że wszystko będzie cacy, nie? Miejmy taką przynajmniej nadzieję, że wszystko się uda i się to wyjdzie. Może być ta nutka. No, także plandeki ogólnie trzeba czekać, nie? Ja widziałem RT za 1600 złotych, tak? Pewnie 1600 złotych. RTX-a 3060. O, to spoko cena nawet, no. Spoko. No ja mam akurat RTX 2080 Super. Jest git, nie? Już jakoś tam daje radę. Jakieś nowe gierki sobie pykam i nie ma problemu, więc też tą grafę mogę jak najbardziej polecić. Dobra, odłączymy sobie na tył ten, tą kosiarkę, znaczy na przód. I pojedziemy tak, bo ona na przód to bardzo nam spowalnia, widzicie, nie? Po pracę. On używany? Mój? Nie no, mój nówka, gdzież. A, na przód odczepiłem, sorry, nie na tył. Przepraszam bardzo, pomyliłem się. Ja chyba kupię PC, nie laptopa? No pewnie, kupuję PC-ta. Laptop to jest dla osób, którzy potrzebują gdzieś tam mobilnie się z komputerek nie poruszać. A tak to better PC, nie? Więcej części tam może wsadzić lepszych, możliwy upgrade zawsze. Więc to jest na pewno wielki plus, nie? Bo tak to do laptopa tylko co mógłbyś zmienić najwyżej, nie wiem. Dysk, nie? I chyba nic poza tym za bardzo. Może trochę RAM-u się dołożyć, jakby się dało. Więc PC better. Dobra, okej. Okay. Słuchajcie, mam to elegancko skończone. Ja nawet miniaturki nie robię, bo zrobię sobie ogólnie na drugiej łące. Tak, żebyście mi też nie mieli tego za złe. Okej. Okay. Ale będziemy sobie ruszać na kolejne pole. Fajnie, że się to wykosili. W miarę sprawnie poszło. Ciekawe, ten polu w ogóle będzie z plonem, nie? Bo już widzę, elegancko rośnie. I chyba na czerwiec będziemy mieli już pierwsze jakieś tam żniwa. Tu widzę, że rzepak sobie też ładnie dochodzi na naszych polach. No, to może być naprawdę ciekawie, nie? A żeby to wszystko ładnie poszło. Dobra, jedziemy sobie przed tym chłopem, nawet nie ma co. Niestety ruchy musi się z farmingu taki, że nawet nie można grać z mineralnie, tylko trzeba dawać kite, nie? On H5 jeszcze jeżdża tutaj, tak? Chyba tak. O tej wiosce. No, więc co? Ja sobie akurat jadę na kolejną łąkę. Z wami się pożegnam. No, ale widzimy się oczywiście też w kolejnym odcinku, nie? Więc zapraszam też jutro na odcinek, bo teraz są te daily i... Daily nie streamy, tylko daily odcinki. A stream też są fajnie, nie? Ale widzę której? No, jak zwykle do 22, nie? Dobra, to sobie zjedziemy. Ja po prostu sobie stanę gdzieś tak na tej łące i tyle, tak się pożegnam. No. Więc dobra, zgasimy sobie na razie MTZ-a. Palę sobie to. O, sorry. No, więc dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się oczywiście spodobał. Zapraszam na kolejny, jakby nie było. Trzymajcie się do kolejnych. No i cześć, pozdrawiam. Pa, pa.